Stworzenia gry komputerowej nie potrzeba ani dużego budżetu, ani specjalistycznego sprzętu. Udowodnił to tczewski licealista Piotr Bunkowski, który zaprezentował swój pierwszy projekt dotyczący wojny w Jugosławii. A Trip to Yugoslavia to interaktywny film osadzony w bliżej nieznanej wojnie na terenie Jugosławii, a stylistyką przypominający nagrania z kaset VHS. Gracz musi podejmować decyzje, które całkowicie zmieniają przebieg wydarzeń. Reżyser Piotr Bunkowski zaprezentował grę w środę w drugim liceum ogólnokształcącym w Tczewie. Gra jest strasznie prosta. To nie jest nic skomplikowanego, coś co właśnie jest na dzisiejszym rynku. To jest po prostu prosta gra od prostych ludzi, no, co tu dużo mówić. Ogólnie wszystko wygląda w ten sposób, że mamy film, mamy klip, który jest powiedzmy od 30 sekund do minuty 30. I po zakończeniu tego klipu pojawiają się możliwe opcje, decyzje, które można podjąć, żeby ruszyć historię do przodu. Ale gracze muszą pamiętać o tym, że właśnie wszystkie wybory, których dokonają, mają swoje konsekwencje później. Więc mogą na przykład zmienić totalnie przyszłość naszego tutaj głównego bohatera i zdobyć jedno z 6 możliwych zakończeń. Ogólnie najszybciej można skończyć to w jakieś 20 minut, jeśli po prostu rozglądamy się po całym środowisku. Jeśli naprawdę chcemy przejść całą grę, zdobyć wszystko, co tam jest, musimy poświęcić co najmniej 4 godziny. Głównym bohaterem gry jest fotograf, który podczas robienia zdjęć w lesie napotyka żołnierzy i zostaje pojmany. W tym momencie rozpoczyna się walka o przetrwanie. Maciej Kwiatkowski, który zagrał fotografa, miał świadomość, że gracz zauważy nawet najmniejsze aktorskie potknięcie. Praca nad grą przyniosła mu jednak dużo satysfakcji. Muszę powiedzieć, że to było strasznie fajne doświadczenie, ogólnie aktorskie. Bardzo lubię to robić. I to było całkowicie coś odmiennego od tego, co wcześniej robiłem. Wcześniej miałem tylko doświadczenie, jeżeli chodzi o teatr. A bycie przed kamerą to jest całkowicie coś innego. Prace nad A Trip to Yugoslavia trwały 10 miesięcy. Gra została wydana w serwisie gamejolt.com i jest dostępna bezpłatnie. Tymczasem twórcy zapowiadają już kolejne projekty. My definitywnie zbieramy grupę ponownie, no bo szczerze powiedziawszy, świetnie mi się przy tym pracowało, pomimo trudności i wiecznego narzekania tak naprawdę, kiedy coś się psuło. To i tak z chęcią zrobię to ponownie i już mniej więcej jesteśmy gotowi do nagrywania kolejnej części.